Chciałem, żeby nasze zaangażowanie, gra obronna oraz gra pasekuracji były naprawdę na dobrym poziomie, bo to możemy wykonywać dobrze i tak też było. Dziękuję z tego miejsca chłopakom, że tak do tego podeszli, bo naprawdę pobroniliśmy sporo, poasekurowaliśmy, choćby ta ostatnia akcja była zwieńczeniem tego, że potrafimy to robić i możemy być generalnie z całego przebiegu sparingu, myślę, zadowoleni. W tym treningu się wykonuje więcej skoków, więcej biegów niż w meczu, także jakby na pewno jakieś zmęczenie jest albo będzie, ale żeby to było jakieś ekstremalne, to nie. Jesteśmy na etapie takiego treningu, gdzie dzisiaj można było powiedzieć, że trzeci, czwarty raz stanęliśmy w szóstkach, co na przykład z zawodnikami, którzy już w poprzednim sezonie grali, widać było zupełnie inne granie. Ja gdzieś tam jeszcze muszę to nadrobić, ale cieszy na pewno wygrana. To jest super taki fundament do kolejnych sparingów. Wiemy, nad czym musimy popracować. Ja jestem mega zadowolony. Kibice dali dzisiaj super popis z takim małym zestawieniem, także nic, tylko grać. Myślę, że będzie dobrze. Trenerzy to całkiem dobrze układają, żeby nie było jakieś przemęczenie, żeby nie były później jakieś kontuzje, także myślę, że będzie wszystko ok. I faktycznie troszeczkę brakowało tej gry takiej 6-6. Fajnie, że mogliśmy to sprawdzić w warunkach meczowych. Z trenerem Lebedewem mamy jakiś plan nakreślony pracy mniej więcej, co powinno zostać zrobione. Schematy naszej gry znamy z tamtego roku, także trenujemy też pod to, jak graliśmy w zeszłym sezonie i tutaj co do pewnego treningu, co do wyjściowego składu, co do rotacji z zawodnikami mam pełną dowolność i będę się starał to tak wykorzystać, żeby każdy z chłopaków dostał swoją szansę, by mógł się zaprezentować i na tym będziemy się skupiać w dalszych grach kontrolnych. Na pewno będziemy musieli popracować troszeczkę nad niektórymi elementami, które występują w takiej komunikacji, ale to na pewno jest do zatuszowania. Również warto tutaj odnotować, że w czwartym secie za miejsce Wojtka Ferenca pojawił się nasz wychowanek Klaudiusz Głowacki z grup młodzieżowych. Naprawdę dał świetną zmianę. Jestem pełen podziwu dla niego, bo na pewno to bez większego stresu się nie odbyło i chwała mu za to. Trenuje z nami na tą chwilę na razie i możemy się tylko cieszyć, że praca z grupami młodzieżowymi również w naszym klubie wygląda obiecująco.